Wracamy do państwa. Maciej Wolny, witam ponownie. Premier Mateusz Morawiecki na piątek zaprosił szefów klubów i kół parlamentarnych, a ja dzisiaj do studia telewizji w Polsce.pl zaprosiłem posła Zbigniewa Gryglasa. Porozumienie. Dzień dobry, panie pośle. Witam pana, witam gorąco państwa. I od tego tematu związanego z zaproszeniem przez premiera Mateusza Morawieckiego na piątek szefów klubów i kół parlamentarnych na godzinę 15:30, aby porozmawiać o zmianach legislacyjnych po tragicznej śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Czy to jest dobry pomysł, czy to jest dobry plan i czy to jest już dobry czas, aby o tych zmianach, ewentualnych kierunkach zmian legislacyjnych rozmawiać? Tak, wciąż jeszcze myślimy o tej tragedii, która się wydarzyła. Pewnie nigdy nie będzie to dobry czas, ale no, minął ten okres takiej szczególnej zadumy, też żałoby, którą mieliśmy w sobotę. A więc czas, żebyśmy wyciągnęli też wnioski z tej tragedii. Ja myślę, że ten ruch pana premiera, to zaproszenie i to przedstawienie propozycji, które są związane z tą tragedią, propozycji, które zmierzają ku temu, by no nigdy podobne wydarzenie się już w Polsce nie powtórzyło, by wyciągnąć wnioski. No ale także jest drugi kierunek tych zmian, tych propozycji pana premiera, taki, by uczynić tą debatę publiczną, debatę polityczną, ale szerzej publiczną w naszym kraju, no może trochę spokojniejszą, trochę bardziej stonowaną. To, żebyśmy w naszym polskim domu mogli w takiej atmosferze większej zgody, większego porozumienia o tych sprawach najważniejszych dla kraju rozmawiać. Więc to bardzo dobra inicjatywa. Ja zwrócę uwagę, że no, pan premier zaprosił przywódców opozycji przed formalnym rozpoczęciem tej procedury legislacyjnej. No zwykle rzeczywiście projekty ustaw, projekty legislacyjne pojawiają się w Sejmie dopiero wtedy, jak one są przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i też uzgodnień społecznych z partnerami społecznymi, szerzej ze społeczeństwem. Natomiast tym razem odwróciliśmy tą sytuację i premier na samym początku zapyta opozycję, jakie ma zdanie w tej kwestii. Ja myślę, że to są sprawy związane z tą tragedią, które nas powinny połączyć i powinniśmy starać się powiedzieć: tak, dla dobra kraju przyjmujemy pewne rozwiązania, które nas wszystkich, polityków, ale nie tylko polityków, cały kraj mogą uchronić od podobnych sytuacji w przyszłości. Więc no, bardzo dobrze, że pan premier to uczynił. Ja mam nadzieję, że ta wyciągnięta ręka pana premiera będzie przyjęta, że będzie odpowiedź. Już pojawiają się komentarze, właśnie te polityczne, mówiące o tym, że być może ta wyciągnięta ręka jest pod publiczkę, pod to, żeby sobie zrobić dobry PR, żeby gdzieś już zadziałać trochę pod wybory, które się zbliżają w tym roku. Jak pan poseł to ocenia? No nie, no absolutnie nie. Ja słyszałem wcześniej takie komentarze, że pan premier w tym tygodniu poprzednim nie był dość aktywny. No ale właśnie przecież wszyscy chcieliśmy uszanować tą tragedię, przede wszystkim tragedię rodziny pana, świętej pamięci pana prezydenta. Rodzina straciła przecież męża, ojca, brata. No to jest zawsze największa tragedia rodzinna. Chcieliśmy to wszyscy politycy uszanować, żeby ten czas zadumy no miał miejsce. To jest w naszej tradycji chrześcijańskiej niezwykle ważne. No natomiast w tej chwili nadszedł już czas, żeby jak powiedziałem, wyciągnąć wnioski z tej tragedii. I tym wnioskiem powinna być walka z mową nienawiści, panie pośle? Wie pan, ten kierunek. Ten kierunek, a może nie walka z mową nienawiści, która jest w zasadzie niezdefiniowana i nie ujęta w polskim porządku prawnym, a może bardziej powrót do takich zasad zwykłej kultury osobistej? Zapewne ma pan rację. Rzeczywiście jest problem z definicją tej tak zwanej mowy nienawiści. Ja myślę, że my zbyt szybko, zbyt łatwo przyjęliśmy to nazewnictwo obce. Mówimy o hejcie, który jest bardzo pojemny i
mieści w sobie zarówno jakieś delikatne ataki, czy sugestie, czasem po prostu konstruktywną krytykę, ale którą... też mieści w sobie taki słowny, czy za pośrednictwem mediów społecznościowych atak, która nas ludzi, nas polityków, ale także dziennikarzy, publicystów, celebrytów, bardzo może dotknąć. No, ja apeluję o to, żebyśmy wszyscy, jak wszyscy uczestniczy tej debaty publicznej, dostrzegli w naszym adwersarzu, czy w naszym oponencie człowieka. Człowieka, który też ma swoją rodzinę, który ma swoje uczucia, którego no, nie powinniśmy ranić. Możemy się z nim nie zgadzać i powinniśmy, w polityce to jest nieuniknione, powinniśmy się spierać, dyskutować nawet dosyć ostro, ale nigdy nie atakować personalnie, tak żeby dostrzec w tym naszym oponencie człowieka, dostrzec osobę ludzką, której winniśmy szacunek i, no i taki, taką zwykłą godność. Biorąc pod uwagę to, jak wygląda obecnie debata, poziom debaty politycznej w Polsce, czy jest to zdaniem pana posła możliwe? Bo tutaj przy okazji tego, no, tych tragicznych wydarzeń, tego czasu zadumy też po tym tragicznym wydarzeniu, po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza, no jednak część polityków gdzieś, powiedziałbym, no tak delikatnie rzecz ujmując, wyłamywała się jednak z tego czasu zadumy. Już pojawiały się pewne wskazania palcem, że to a to ci są winni, a to tamci, a to ta telewizja zawiniła i tak dalej, i tak dalej. To ze strony komentatorów, to ze strony polityków również się pojawiało. Czy zatem biorąc pod uwagę te czynniki, jest możliwa szansa zmiany na lepsze? Tak realnie rzecz ujmując. Ja bardzo w to wierzę. Ja bardzo w to wierzę, panie redaktorze, bo w Sejmie takie jaskółki zmiany są. Ja pracuję, często to podkreślam, pracuję między innymi w Komisji Łączności z Polakami za granicą i tam naprawdę, no choć zdaję sobie sprawę, że temat jest dużo mniej kontrowersyjny, tam udaje nam się pracować ponad podziałami nad dobrymi rozwiązaniami dla kraju, dla Polaków, którzy za granicą mieszkają, dla Polonii. Więc jest taka możliwość, okazuje się. Ja w to głęboko wierzę, choć no, obserwowałem oczywiście te wydarzenia ostatnich dni. Ze smutkiem słyszałem, jak niektórzy politycy wypowiadali taki pogląd. Nie te słowa choćby księcia ojca dominikanina, który tak znamiennie wypowiedział się podczas ceremonii pogrzebu, no, że mnie one nie dotyczą. No, na to bardzo dobrze odpowiedział pan prezydent Rzeczypospolitej, który mówił: zacznijmy od samych siebie, zacznijmy od nas. Nie wymagajmy od naszych oponentów, zanim nie zaczniemy od siebie. I to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważne. Ja w jednej ze stacji telewizyjnych powiedziałem, że chociaż nie jestem chyba uznawany za zbyt agresywnego polityka, raczej przeciwnie, ale mnie się również zdarzyło dwa razy powiedzieć takie mocne przepraszam w takich ważnych sprawach i przeprosiłem jednego z liderów opozycji i drugą osobę istotną w polskiej polityce. Zrobiłem to i spotkałem się z bardzo taką dobrą reakcją, z takim dobrym przyjęciem. Poczułem się winny, poczułem, że przekroczyłem pewną granicę, choć to nie było jakieś może bardzo poważne wykroczenie, ale czułem zwyczajnie po ludzku, że powinienem przeprosić. Więc do takiej postawy państwa namawiam, byśmy naprawdę się samoograniczali. Ktoś z polityków powiedział, że no właśnie chyba też pan prezydent powiedział, że no zanim wysyła tweeta czy post na Facebooku, czasem zatrzymuje go w takiej wersji roboczej, chwilę zastanawia się nad tym, czy właśnie nie urazi kogoś tym czy innym sformułowaniem i dopiero je wysyła. Więc to może taka dobra praktyka. Wszyscy starajmy się dostrzec po drugiej stronie też tego szklanego ekranu, czy ekranu tableta, czy smartfona, też ludzi. Słowa mogą także ranić, mogą bardzo krzywdzić innych, więc naprawdę apel, żebyśmy postępowali rozważnie, rozsądnie. Platforma Obywatelska apeluje też, żeby bojkotować telewizję publiczną. Czy pan poseł dołącza się do tego bojkotu? Ryszard Petru się dołączy. Ja muszę panu powiedzieć tak, że Platforma tą decyzją nie bojkotuje
telewizji publicznej jako instytucji, nie bojkotuje zarządu telewizji polskiej, a bojkotuje widzów i słuchaczy tej stacji, bo no, sami tą decyzją pozbawiają się kontaktu z tymi osobami, a telewizja publiczna dociera do bardzo wielu polskich domów i jeśli nie szanują instytucji, to powinni szanować Polaków, szanować widzów telewizji publicznej. No, ja nie odbieram tej decyzji jako zbyt rozsądnej. A czy telewizja publiczna funkcjonuje w tym momencie dobrze, czy może jest tak źle, jak mówi o tym Platforma Obywatelska, czy też Polskie Stronnictwo Ludowe? Telewizja publiczna ma do spełnienia pewną szczególną misję. Jest finansowana z pieniędzy nas wszystkich, podatników, więc ma tą szczególną rolę i ona powinna podlegać ciągłej ocenie. Ja myślę, że jak prześledzimy funkcjonowanie telewizji publicznej przez te ostatnie 30 lat naszej wolności, no to można mieć poważne dostrzeżenia i można było mieć. Ona niestety w różnych okresach była mniej czy bardziej upartyjniona i to jest negatywne zjawisko. Natomiast no, w telewizji pracują znakomici dziennikarze. No, wiele osób, które bardzo cenimy i które... Ale Ryszard Petru, lider, które ten poziom trzymają. Szef partii Teraz mówi, jad sączący się z telewizji publicznej codziennie powoduje, że rośnie poziom nienawiści. No ja nie dostrzegam tego jak to sformułował pan przewodniczący jadu. Ja tam nie widzę jakiejś agresji. No, myślę, że są środki masowego przekazu, które reprezentują ten czy inny, tą czy inną stronę sceny politycznej, ale no, telewizja publiczna stara się tutaj prezentować obiektywny obraz rzeczywistości. No, może nie zawsze się to udaje. Rzeczywisty na pewno staje się, przynajmniej na początku marca, stanie się program Mama 4+, który został przyjęty przez rząd. Program, dzięki któremu matki, które mają co najmniej czworo dzieci, będą mogły liczyć na emeryturę. Tak jak mówiłem, ustawa ma wejść w życie na początku marca. Kontynuacja polityki prospołecznej, prodemograficznej rządu Zjednoczonej Prawicy? Jak najbardziej tak. To bardzo potrzebna regulacja. No, były takie osoby, głównie pani, ale to też może dotyczyć przecież ojców, o tym wiemy, którzy no, poświęcali gro swojego życia, także swoją karierę zawodową dla swoich dzieci, dla wychowania przyszłych pokoleń. To nie była tylko praca, wkład, to wielkie zaangażowanie, uczucie, które przekazali swoim dzieciom, ale też patrzmy na to szerzej, następnym pokoleniom Polaków. Tym osobom winniśmy wielki szacunek, ale nie tylko szacunek, także taką zwyczajnie ludzką pomoc. No proszę sobie wyobrazić sytuację, w której osoba, która no, zrezygnowała z kariery dla dzieci, no, dzisiaj będzie miała już tą taką bazę materialną, będzie miała ten pewien spokój taki, że jak osiągnie ten wiek emerytalny, to otrzyma tą minimalną emeryturę, która jej zapewni środki do życia. Często bywało tak dotychczas, że no, takie osoby musiały liczyć wyłącznie na rodzinę. No, polskie rodziny są solidarne i najczęściej nie było z tym problemu, ale tutaj ważne jest, żeby państwo także wspomogło takie osoby, które są, podkreślam raz jeszcze, niezwykle wartościowe także dla narodu, dla całego naszego państwa. Program skierowany przede wszystkim dla mam, bo i sama nazwa na to wskazuje. Mówił też o tym premier Mateusz Morawiecki, podkreślając rolę kobiet, Mama 4+, ale w niektórych sytuacjach, w przypadku śmierci matki, bądź kiedy dzieci zostały porzucone, będą mogli z niego skorzystać również ojcowie. Tak mówi minister Rafalska. Tak, mówiłem o tym i to rzeczywiście sytuacje, które mogą się wydarzyć i dobrze, że ten program obejmie także te sytuacje, ale rzeczywiście głównie adresowany jest do mam, do pań, no, którym jesteśmy wszyscy winni wielką
wielką wdzięczność, bo przyszłe pokolenia to przyszłość Polski, to przyszłość naszego kraju, to także nasza przyszłość, bo już patrząc na to tak bardzo merkantylnie, to nasze przecież emerytury zależą od przyszłych pokoleń. Pojawiały się słowa krytyki odnośnie tego programu, mówiące o tym, że budżet tego wszystkiego nie wytrzyma, ale wszystko wskazuje jednak na to, że uda się zrealizować ten program i zmieścić go w tegorocznym budżecie. No ja już nie chcę odnosić się do tych czarnych wizji, które roztaczali. No, fachowcy, bo mówiono, że eksperci od finansów, miał być deficyt w roku ubiegłym na poziomie 100 miliardów złotych. Wiemy, że jest około 10, czyli 10 razy mniejszy. Widać, że eksperci Platformy Obywatelskiej bardzo się tutaj pomylili, jeśli chodzi o szacunki. Oczywiście też nie można uderzać w jakieś fanfary, bo sytuacja budżetowa musi być bardzo kontrolowana, musi być pod takim ścisłym nadzorem i dzisiaj nasz budżet państwa jest w doskonałych rękach. Nasza państwowa kasa jest pod nadzorem pani minister finansów i samego pana premiera, obie te osoby udowodniły, że potrafią i skutecznie ściągać podatki i też stymulować rozwój kraju, bo to też ważne, żebyśmy się rozwijali tak szybko jak dotychczas. Mamy przed sobą ten cel sformułowany przez pana premiera w ciągu kilku, najdalej 10 lat, osiągnięcie poziomu życia Włoch czy Hiszpanii. To jest ten nasz cel. Ja myślę, że sięgamy dalej, bo my jesteśmy ambitnym, niezwykle narodem, ciężko pracującym i w perspektywie może nieco dalszej, ale także dojdziemy do poziomu życia naszych zachodnich sąsiadów. Na koniec naszej rozmowy, panie pośle, jeszcze kwestie międzynarodowe. W Davos odbyła się forum ekonomiczne. Jedną z wielkich nieobecnych postaci tego forum ekonomicznego jest premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, która wolałaby być chyba wszędzie indziej niż w Wielkiej Brytanii w tym momencie ze względu na problemy, te polityczne problemy, które tam się pojawiły w związku z planowanym na 29 dzień marca wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, aczkolwiek ten 29 dzień marca to chyba jest termin w zasadzie nierealny, no chyba, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej tak po prostu bez żadnego porozumienia, bez żadnej konkretnej umowy. No ja muszę panu powiedzieć, że dzisiaj w swoim biurze poselskim gościłem ministra handlu Szkocji. Jak państwo może wiecie, ale Szkocja ponad 60% Szkotów zagłosowało za pozostaniem w Unii Europejskiej, więc pytałem pana ministra, no jaki dalszy scenariusz przewiduje. No on nie umiał odpowiedzieć na to pytanie, co się może wydarzyć i rzeczywiście chyba nie ma dzisiaj takiej osoby, która mogłaby to przewidzieć. Ja sobie pozwoliłem na taką refleksję szerszą dotyczącą sytuacji Wielkiej Brytanii. No i jak się zastanowimy, to Wielka Brytania była w gronie państw, które wygrały pierwszą wojnę światową, ale przestała być imperium kolonialnym. Po drugiej wojnie światowej, mimo że znowu Wielka Brytania była w gronie zwycięzców, to jednak Niemcy zostały tym mocarstwem gospodarczym. Więc ja myślę, że Wielka Brytania ma pewien problem z takim z dobrym zdefiniowaniem swoich celów strategicznych i realizacją tych celów. No, dzisiaj bardzo trudne jest przewidywanie przyszłości, jak to się wszystko skończy. Unia Europejska wydaje się być nieprzejednana, nie chce słyszeć o renegocjowaniu tego porozumienia. No właśnie, które... czy to nie jest trochę wszystko obliczone na to, żeby jednak Wielka Brytania jeszcze gdzieś się zastanowiła nad swoją decyzją, że być może jeszcze warto by było przeprowadzić drugi referendum, chociaż też czas tutaj tego przeprowadzania, wdrażania tych wszystkich przepisów i tak dalej w związku z takim ewentualnym drugim referendum, no to jednak nie rodzi zbyt wielkich nadziei na to, że uda się tutaj coś takiego zrobić. Od jednego z parlamentarzystów brytyjskich usłyszałem taką propozycję, która rzekomo jest rozważana, by takim warunkiem kolejnego referendum było to, że za Brexitem muszą się opowiedzieć wszystkie
państwa, które są członkami Wielkiej Brytanii. To, jak wiemy, chyba byłoby trudne do realizacji, ale to jest jedna z takich ciekawszych koncepcji. Natomiast już zupełnie poważnie, no jest wielki problem Irlandii Północnej. W ubiegłym tygodniu mieliśmy tam od wielu lat pierwszy kolejny zamach terrorystyczny. Ja pamiętam, pan redaktor może tego nie pamiętać, ale jeszcze z lat 70-tych, 80-tych, kiedy te zamachy zdarzały się każdego niemalże tygodnia i ginęli ludzie. Tam była otwarta wojna. Więc no, to jest najbardziej taki wymowny element tego całego procesu i myślę, że wszyscy musimy dołożyć wszelkich starań. To jest obowiązek polityków i europejskich, i brytyjskich, także polskich, byśmy tą sprawę rozwiązali w taki sposób, żeby nie doprowadzać do konfliktu, do odrodzenia się tego starego konfliktu w Irlandii Północnej, bo no, to byłby chyba najgorszy scenariusz, jaki możemy sobie przewidzieć. Wojna jest zawsze najgorszym scenariuszem. W zestawieniu z scenariuszem wojennym wyjście, czy brak wyjścia Wielkiej Brytanii jest niczym. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za komentarz. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego państwu życzę. Moim państwa gościem był Zbigniew Gryglas, poseł Porozumienia, a my za chwilę wracamy do państwa. Zachęcam do pozostania z programem telewizji w Polsce.pl.